Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym Komendant Główny podjął decyzję o sprawdzeniu gotowości modułów do gaszenia pożarów lasów. Jednym z takich modułów znajduje się w Wielkopolsce. I w tym momencie mamy taki moduł zebrany tutaj i będziemy jechać do punktu koncentracji do Wrocławia. Dowódcą tego modułu będzie brygadier Tomasz Grelak, zresztą bardzo doświadczony oficer, który brał udział w działaniach, w gaszeniach pożarów w Szwecji. Do Wrocławia jedzie 65 strażaków z województwa wielkopolskiego, 20 na jeden samochodem. W Leszno zrobiliśmy rejon koncentracji jako miejsce najbliżej położonej granicy województwa, w którym południowym, właśnie w kierunku Wrocławia, korzystamy właśnie z gościnności komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, który nam udostępnił zaplecze logistyczne i też organizacyjne, wsparcie organizacyjne tutaj udostępnił również w zakresie przygotowania komponentów do wyjazdu poza granicę województwa. Strażacy i samochody ratowniczo-gaśnicze są właściwie z całego województwa. Począwszy od Piły, kończąc na Ostrzeszowie, północ, południe, wschód, zachód, Trzcianka, Czarnów, czyli właściwie przekrój całego województwa, właśnie z oczywiście zastępami i strażakami z Poznania. I jesteśmy przygotowani na działania właściwie leżące w katalogu działań jednostek ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej. Planowany wyjazd do Grecji jest w dniu dzisiejszym, właśnie z miejscowości Wrocław. No i tam już logistycy planują trasę, wiem, określą kiedy idziemy na miejsce postojowe i kiedy dojedziemy do celu. Moduł składa się z sił i środków, wydzielonych sił i środków województwa wielkopolskiego, który został wstępnie wyodrębniony kilka lat temu. Biorąc pod uwagę różne kryteria, akurat tak się złożyło, że z Leszna nie było przewidzianych sił i środków. Też przygotowując taki komponent do wyjazdów poza granice kraju, raczej typowaliśmy jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, które są mniej obciążone zadaniami bieżącymi. Jednostka ratowniczo-gaśnicza w Lesznie, duża jednostka, dużo wyjazdów, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, dlatego też nie chcieliśmy obciążać ją dodatkowymi zadaniami. Szanowni Państwo, przed chwilą dokonaliśmy odprawy polskiego modułu połączonego z dwóch wielkopolskiego i dolnośląskiego modułu do gaszenia pożarów lasów w ramach mechanizmu unijnego ochrony ludności, który wyjeżdża na pomoc stronie greckiej w związku ze zgłoszonym wczorajszym zapotrzebowaniem na taką pomoc, który zostanie skierowany do pomocy w związku z walką z pożarami, które mają miejsce w Grecji. Jest to dla nas wyjątkowe przedsięwzięcie, jedno z trzech, które realizujemy w dniu dzisiejszym, ponieważ oprócz wyjazdu tego modułu mamy również wyjazd do Turcji. Tam będą działania z powietrza i mamy również realizowaną pomoc humanitarną w stronie niemieckiej w związku z terenami zalewowymi. W ciągu 6 godzin od decyzji ministra niemalże jesteśmy gotowi do wyjazdu, to oznacza, że sprawność operacyjna została osiągnięta w bardzo szybkim tempie, tym bardziej biorąc pod uwagę, że siły i środki z województwa wielkopolskiego przyjechały w rejon koncentracji tutaj do Wrocławia, skąd
Teraz całą kolumną samochody będą się przemieszczać przez kilka krajów i to wymaga również koordynacji w czasie wjazdu. Dlatego dowództwo tutaj w postaci pana brygadiera Michała Drera będzie koordynować tą misję niemalże przez cały czas przejazdu. W poniedziałek powinien nasz moduł polski dojechać do Grecji. Czekamy jeszcze na dokładne potwierdzenia, w którą miejsce będziemy zlokalizowani, bo tam sytuacja jest też dynamiczna i strona grecka informuje nas o miejscu koncentracji naszych sił i środków. Ja tylko powiem, że tak obrazowo, że takich modułów, jak te wadzie się wjeżdżają, mamy 6 w Polsce. One są w pełni samowystarczalne. Składają się z samochodów gaśniczych, specjalnych, to są autobusy, busy, kłady, kontenery socjalne, sanitarne, także jesteśmy formacją, która po dojeździe na miejsce będzie organizować swój pobyt w sposób samowystarczalny przez określoną ilość dni oczywiście. Natomiast jest to bardzo trudna misja z uwagi na to, że jest to pożar lasu. Chcemy wykorzystać siły, środki województwa wielkopolskiego, bo doświadczenie jest bezcenne, dlatego dowództwo wielkopolskie też jedzie wraz z Dolnym Śląskiem i liczymy, jesteśmy przekonani, że to doświadczenie bardzo mocno się przyda, choć teren jest zupełnie inny niż wtedy, kiedy działaliśmy w Szwecji. Jeżeli chodzi o kwestie szczegółowe, ilościowe, może tam głos wyprawy brygadierowi Michałowi Flamierowi. Ponieważ specyfika, jak pan komendant wspomniał, tych pożarów jest zupełnie inna niż pożary lasów, z którymi mamy do czynienia w Polsce, czy nawet z tymi, z którymi mieliśmy do czynienia w Szwecji w 2018 roku. Jesteśmy gotowi, przygotowani do tego, by w tych trudnych warunkach prowadzić działania za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego, czyli hydronewek plecakowych, czyli armatury 25, czyli takiej, która w tych warunkach leśnych, w trudnym terenie, korzystnym, daje nam możliwość łatwego przemieszczania się. Jesteśmy tak liczną grupą właśnie dlatego, że te pożary nie są skoncentrowane w jednym miejscu. Dzięki temu możemy pozwolić sobie na to, żeby w kilku miejscach wysłać do działań plutony lub ludzi ze sprzętem podręcznym do gaszenia lub do gaszenia pojedynczych zażywiołków. Sytuacja, która ma miejsce teraz w Grecji, jest naprawdę wyjątkowa, mimo tego, że kraje południa generalnie w tym sezonie letnim zmagają się z pożarami lasów. Akurat tego roku jest tam bardzo gorąco, jest tam bardzo niska wilgotność i bardzo silny wiatr, co czyni ten pożar jeszcze bardziej groźnym. Wiemy na chwilę obecną od Brukseli, właściwie od takiego centrum koordynacyjnego w Brukseli, z którym jesteśmy w stałym kontakcie, że takich dużych ognisk jest kilka na wyspie Ewia i na Peloponezie. Hydrogenetyka, którego prawdopodobnie zostanie skierowany od Poland, to jest region Aptyki, ponieważ zostało wspólnie ze stroną grecką ustalone na poziomie unijnym, że wszystkie moduły naziemne, czyli do gaszenia pożarów lasów, z użyciem pojazdów, więc takie moduły jak nasz polski, będą skoncentrowane w pobliżu stolicy. Ma to na celu zabezpieczenie właściwe tegoż rejonu Aptyki pod względem operacyjnym. Tam też trzeba pamiętać, że strażacy walczą z tymi pożarami od kilku tygodni i zarówno siły, jak i nawet środki, czyli sprzęt w tak ekstremalnych warunkach po prostu nie wytrzymuje dostępu pomocy europejska. No i Polska, jak wcześniej wspomnieliśmy, w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności zgłosiła moduł i wspólnie z Czechami i Niemcami, to na chwilę obecną w krajach, będziemy prawdopodobnie te działania prowadzić w tym rejonie Aptyki. Dziękuję. Jeśli chodzi o przygotowanie do operacyjnych działań, to jesteśmy
gotowi przez 7 dni w trybie ciągłym działać. Natomiast z uwagi na temperatury przekraczające 35 stopni może być potrzeba, jeśli misja zostanie przedłużona, rotacji personelu. I oczywiście tego nie wykluczamy. Natomiast wstępnie przewidzieliśmy tę misję do 22 sierpnia, czyli najbliższe 2 tygodnie